Balcerowicz musi odejść. Zapewne słyszeliście o legendarnym ministrze finansów, który przeprowadzał polską gospodarkę przez proces transformacji ustrojowej w latach 90. XX wieku. Opinie o Balcerowiczu i jego planie potrafią być bardzo odmienne. Z biegiem lat eksperci różnie oceniają jego reformy, a także ich skutki. Trzeba przyznać, że terapia szokowa rządu Tadeusza Mazowieckiego była dla wielu bardzo bolesna. Duże bezrobocie, hiperinflacja, wymagania Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Kolorowo niczym ówczesne bazary pod stadionem dziesięciolecia to nie wyglądało. Ale czy dało się inaczej wprowadzić naszą gospodarkę do systemu wolnorynkowego? Czy Polska miała inne wyjście? Jak po latach oceniane są reformy Balcerowicza i ich skutki? O tym w najnowszym filmie na moim YouTube'owym kanale Akademia Nieruchomości Krzysztof Świaniewicz. Zapraszam do obejrzenia i do dyskusji.